wieczór. Witam na drugiej części konferencji prasowej. Ze mną trener Legii Warszawa, pan Jacek Mangiera. Trenerze, najpierw poproszę o ocenę tego meczu. Oczywiście gratulacje na pewno dla Ruchu za to, że wygrał z nami tutaj w Warszawie 3-1. Ruch strzelił w pierwszej połowie bardzo ładne gole. Można powiedzieć, że strzały życie Lipskiego i Urbańczyka. Dołożył gola po kontrze w drugiej części meczu. My mieliśmy przewagę tak naprawdę w posiadaniu piłki, ale nie przenosiło się to na sytuację i na zdobycze golowe. Ruch w tym momencie bardzo dobrze się ustawił, bronił, wyprowadzał szybkie kontry. My natomiast dzisiaj, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, wolniej niż zwykle myśleliśmy, wolniej niż zwykle biegaliśmy, mniej niż zwykle podejmowaliśmy trafnych, dobrych decyzji i to przełożyło się na to, że to spotkanie przegraliśmy. W tych decydujących momentach zabrakło dobrych wyborów, większej precyzji, no i skuteczności, to co mówię. Było sporo sytuacji do tego, aby strzelić gola. Natomiast się nie udało. Przyjmujemy porażkę z pokorą. Pracujemy dalej. Za chwilę kolejne spotkania, kolejne wyzwania. Amsterdam i wracamy do ligi. Dzisiaj nie odrobiliśmy straty. Mamy nadal 4 punkty do lidera. Mogło być 2, więcej. Już teraz tak, 5. Także nie odrobiliśmy strat, ale jeszcze jest długa liga i na pewno ta drużyna pokaże, że będzie walczyła do końca Mistrzostwo Polski, to jest nasz cel. I po takim meczu jak dzisiaj na pewno będziemy jeszcze mocniejsi w szatni. Dziękuję. Kacper Tomczyk, Telewizja Polska. Panie trenerze, w pana ocenie mecz z Ajaxem, tylko te 2 dni, w jakim stopniu to wpłynęło na postawę Legii dziś na boisku? Znaczy my nie będziemy tutaj szukać tanich usprawiedliwień, że to wpłynęło, na pewno wpłynęło na nasze poruszanie się po boisku. To co powiedziałem dzisiaj, ułamek sekundy. Po pół sekundy, nawet jak się wolniej myśli na boisku, to jest 2 metry straty do przeciwnika. Czyli ten doskok, odbiór, precyzja, to są rzeczy bardzo ważne. Mecz był o 21, czyli dopiero teraz tak naprawdę by się ten mecz, może nawet nie mecz, tylko rozgrywka zaczynała 2 dni temu. Także tutaj w jakiś sposób to na nas wpłynęło, na nasze fizyczne przygotowanie, ale nie, przegraliśmy zasłużenie dzisiaj, bo Ruch strzelił piękne gole. My natomiast nie wykorzystaliśmy tego, co mieliśmy. Za dużo prowadziliśmy piłkę, natomiast wtedy, kiedy zawodnik jest zmęczony, wtedy, kiedy zawodnik inaczej myśli, to podejmuje takie decyzje. Wydaje się, że chce grać prosto, ale nie gra. Tutaj sami sobie skomplikowaliśmy sprawę tym, że holowaliśmy za długo piłkę, nie było tyle ruchu jak do tej pory w poprzednich meczach. Koncentracji gdzieś mentalnie, myślenie mieliśmy przy meczu wyjazdowym w Amsterdamie. Być może, nie sprawdzę w tej chwili, co siedzi w głowach wszystkich piłkarzy. Ja mogę mówić o sobie. Po meczu z Ajaxem spałem tylko 2 godziny, położyłem się o 2, wstałem o 4. Już myślałem, jak ustawić na kolejne spotkanie drużyny, na mecz rewanżowy. Ogląda się te mecze, powtórki. Zawodnicy podobnie. Ta noc po meczu zawsze jest najtrudniejsza. Wielu z nich poszło spać o 5, 4 rano. Nie dlatego, że ruszyli w miasto, tylko dlatego, że byli tak zmęczeni, wycieńczeni. To jest normalne w sporcie zawodowym. I no musimy sobie z tym poradzić. Wiemy o tym. Być może zmienimy w przyszłości te 2 treningi, które były po meczu z Ajaxem, aby wyglądały jeszcze inaczej. No, będziemy na pewno szukać rozwiązań. Zastanowimy się nad tym, co się wydarzyło po to, aby grać i wyglądać lepiej w kolejnych spotkaniach. Artur Jarzomek, Radiowska. Panie trenerze, ja bym chciał jeszcze do tej kwestii meczu z Ajaxem Amsterdam troszkę wrócić, dlatego że 4 dni temu graliście w Lidze Europy właśnie z tak uznaną marką jak Ajax Amsterdam. Dzisiaj przyszło wam grać z ostatnią drużyną w tabeli. Może rzeczywiście tutaj chodzi o kwestie motywacyjne, bo tak jak oglądałem, to Ruch Chorzów podszedł do tego meczu bardzo zmotywowany, bardzo skoncentrowany, a w pana drużynie no, był błąd za błędem tak naprawdę. Takie głupie trochę straty piłki. No, czasami jak Guillermo dzisiaj, który tę piłkę gdzieś tam podawał daleko w trybunę, no to jest chyba też obraz tej. Znaczy mecz z Ajaxem był 2 dni temu, nie 4. Jakby był 4 dni temu, to proszę mnie uwierzyć, na pewno zregenerowalibyśmy się na tyle, ale to co powiedziałem, nie szukajmy tam niewusprawiedliwień. Przegraliśmy mecz, pracujemy dalej, mamy swoje cele do zrealizowania. Zawodnik, w ogóle człowiek zmęczony, często popełnia na boisku błędy.
My nie mamy na plecach napisane. Będziemy grali słabiej, niedokładniej. Graliśmy dwa dni temu mecz. Nie. My jesteśmy zawodowcami, profesjonalistami, od których oczekuje się zwycięstw i kibice przychodzą po to, aby oglądać drużynę zwycięską. Niezależnie od tego, kiedy grała. My o tym wiemy. Dzisiaj nam się nie udało. Zawiedliśmy sami siebie, że nie udało się wygrać tego meczu. To, że graliśmy z ostatnią drużyną w tabeli, nie ma znaczenia, bo my nie segregujemy przeciwników na lepszych, gorszych. Z każdym chcemy grać, z każdym chcemy dominować i w każdym meczu chcemy wygrywać. Dzisiaj to, co powiedziałem. Ruch strzelił piękne gole. Myślę, że szybko nie powtórzą takich uderzeń. Akurat padło na nas, na pięknym stadionie, w pięknym miejscu. Gratuluję tym zawodnikom, którzy to strzelili. Natomiast no, my analizujemy, pracujemy, będziemy robić wszystko, aby pojechać teraz do Amsterdamu po to, aby awansować.